Piękna nasza Polska cała, dumna, wolna, dobra jak mama. Kocham Cię, Polsko, Tyś mą ojczyzną tak bardzo sercu blisko. Od dziś zaczynamy cykl filmików instruktażowych, w jaki sposób będziemy realizować 4. edycję projektu Piękna nasza Polska cała. Dzisiaj pod lupę bierzemy regulamin, odpowiadając na mnóstwo pytań mailowych, SMS-owych, prywatnych. Chcę w pigułce, w kilku punktach, bo omówić najważniejsze zagadnienia projektowe, które są zapisane w regulaminie. Więc nasz projekt Piękna nasza Polska cała to już jest 4. edycja. Objęty patronatem honorowym bardzo wielu instytucji, bardzo zacnych patronów. To wszystko jest umieszczone u nas na plakacie informacyjnym, który niedługo się pojawi. W jaki sposób nasz projekt zacząć, jak go realizować? Posłuchajcie. Pierwsze, dla kogo jest projekt? Dla wszystkich. Chcesz brać udział? Zapraszamy. I ci duzi, i ci mali, zapraszamy do nas. Realizujmy w przedszkolach, w siedlicach, bibliotekach, szkołach, liceach, w związkach emerytów. Zapraszamy wszystkich. Jest absolutnie wiekowo nieograniczony. Ktoś zapyta się, w jakim celu jest ten projekt? Poczytajcie w regulaminie. Tam jest wypisane dokładnie, co my będziemy robić. A tak naprawdę my będziemy po prostu dostrzegać i szukać piękna w naszej ojczyźnie. Terminy realizacji 25-25. Co to znaczy? Zaczynamy 25 września. Ale czy musimy zacząć 25 września? Nie musimy. Są już takie przedszkola i placówki, które już rozpoczęły projekt. Czy mi to przeszkadza? Nie. Kiedy zakończymy? 25 czerwca. A co jeżeli ja zakończę 25 maja? Super. To jest Twoje, drogi nauczycielu, droga nauczycielko, decyzja, kiedy Ty zakończysz. Projekt trwa do 25 czerwca, ale Ty możesz zrealizować zadanie według swojego zamysłu. Czy jest płatny? Ile to pieniędzy trzeba zapłacić? Jest absolutnie na każdym etapie nieodpłatny. Mało tego, on jest sponsorowany przez fajne fundacje i superaśne nagrody za udział w konkursach i fajnych ogólnopolskich akcjach, które będą w naszym projekcie, powędrują do Was, drodzy nauczyciele. Czy prawa autorskie są tutaj zastrzeżone? Jak najbardziej. Ponieważ po raz pierwszy w tej 4. edycji umieściłam takie zdanie, że prawa autorskie są zastrzeżone, bo zauważyłam, że są tacy, co uszknęli trochę z tego projektu, trochę z tego projektu, a trochę z tego i stworzyli niby swoje dziecko. Więc zastrzegam sobie prawa autorskie do całej bazy inspiracji i pomysłów, które znajdują się w naszym projekcie. Aby wziąć udział, co trzeba zrobić? Przede wszystkim wysłać formularz zgłoszeniowy. Formularz zgłoszeniowy nie ma potwierdzenia. Wysyłam i tyle. Zaczynam planowanie, jak będę działać. Czy jeżeli ja wysłałam formularz zgłoszeniowy, a raptem się okazało, że jeszcze koleżanka chce dołączyć, niech koleżanka jeszcze raz ze swojego maila kolejny formularz zgłoszeniowy wyśle. Druga sprawa, po wysłaniu formularza, co ja muszę robić? Muszę zapoznać się z regulaminem. Gdzie się znajduje regulamin? Tam, gdzie się znajdują wszystkie najważniejsze dokumenty. A gdzie się znajdują dokumenty? W przewodnikach. Na naszej grupie projektowej, pod nazwą projektu, są różnego rodzaju foldery i tam jest napisane przewodniki. Jak wejdziemy w przewodniki, znajduje się folder dokumenty. I w tym folderze dokumenty znajdują się najważniejsze pliki naszego projektu. Zamiast pytać mnie po raz setny, najpierw zapoznajmy się z tymi plikami i tam szukajmy. Jeżeli już mamy formularz, zapoznaliśmy się z regulaminem, co wtedy robimy? To wtedy pobierzemy sobie plakat. On niedługo pojawi się aktualny, troszkę poprawiony plakat o tym, że nasza placówka bierze udział do wydrukowania, do umieszczenia na stronie internetowej swojego przedszkola, na drzwiach, na tablicy. Niech wszyscy wiedzą, że realizujemy projekt. Co trzeba zrobić, żeby ten projekt zrealizować? 20 zadań z bazy pomysłów i inspiracji. Były pytanie, czy ktoś może mniej, ponieważ ma słabsze dzieci, ma dzieci o różnych potrzebach specjalnych. To jest projekt, który trwa 4. rok i świetnie sobie dzieci z tym radzą. Tylko zależy od pomysłowości nauczyciela, jak te zadania mądrze wykorzysta, jak je przerobi, jak je dopasuje do swoich wychowanków. 5 zadań jest obowiązkowych i one są zaznaczone
na czerwono. Czy ja muszę sama realizować te wszystkie zadania? Nie muszę. Ja mogę podzielić te zadania podzielić się zadaniami z koleżanką, mogę podzielić się z całą placówką, mogę podzielić w swoim mieście między placówkami. I wtedy wezmę 3 placówki, 5 zadań obowiązkowych zrealizuje każda, a 15 rozdzielimy na 3 placówki. Wyjdzie do zrealizowania w jednej placówce tylko 5, a cała nasza społeczność, naszego miasta będzie objęta projektem. Co robić, jeżeli już realizujemy zadania? Jak relacje i gdzie umieszczać? Niektórzy piszą, że nie wyrażają zgody organ prowadzący, dyrekcje, rodzice na umieszczenie na Facebooku, na grupie projektowej. Nie wyrażają zgody na naszej grupie. Dobrze, natomiast bardzo prosimy taką relację z działań realizowanych umieszczać na stronie internetowej Waszej placówki. Każda placówka ma swoją stronę internetową. A u nas w projekcie wstawić post i napisać: Przedszkole Otwartych Serc zrealizowało zadanie numer 2 i numer zadania jest obowiązkowy. Więcej relacji znajdziecie tu. I tu wkleimy link do naszej strony internetowej. I tyle. Jeżeli jednak możecie umieszczać posty, ale bez wizerunku dzieci, kochani, miejmy takie mądre spojrzenie. To może być, mogą być prace, które dzieci wykonały, plakaty, tablice, owoc tej Waszej pracy. Jeżeli mamy według przepisu babci i dziadka, fajnie jest, kiedy dzieci w czapkach kucharskich to robią, ale może być przepis i gotowa potrawa, którą dzieci zrealizowali. Więc jak najbardziej. Po to jest to na grupie projektowej umieszczone, przede wszystkim, żeby jednak udowodnić, że to było zrealizowane, ale jeszcze bardziej po to, żeby posłużyć inspiracją dla innych. Ponieważ ja planuję swój Dzień Mody Patriotycznej w maju, a widzę, że w listopadzie, ale koleżanka miała fajny pomysł. I to po to to umieszczamy na grupie projektowej, żeby pochwalić się, jaki my mieliśmy pomysł, mieliśmy spojrzenie, w jakiej formie to zrobiliśmy. Bo nasza grupa to przede wszystkim też jest grupa inspiracji, dzielenia się doświadczeniem i pomysłami. Zgodę bardzo proszę w porozumieniu z Waszym inspektorem RODO tak sformułować, żeby można było brać udział w naszym projekcie. Uczestnicy, którzy wyślą formularz zgłoszeniowy bez potwierdzenia, po prostu wyślą i zapomną, pobiorą plakat, zapoznają się z regulaminem, już będą pełnoprawnymi uczestnikami projektu, pamiętają, że na hasło 4. edycja na stronie bliżej przedszkola można pobrać naszą projektową publikację. Ona wtedy jest 20% taniej, a tam jest przewodnik patriotyczny, pakiet materiałów. Tam są 2 płyty z piosenkami patriotycznymi, więc jak najbardziej zachęcam. Działania projektowe nasze są absolutnie zgodne z podstawą programową obowiązującą i jak najbardziej skorelowane z kierunkami polityki oświatowej Ministerstwa na ten rok szkolny. Działania projektowe mogą posłużyć bazą jako innowacja pedagogiczna i zgoda już się znajduje w dokumentach naszych projektowych. Też możecie dostać gotową innowację, autorem której jest Łukasz Kiełbasa i jego zgoda też się znajduje już w dokumentach. Możecie zapisać się do takiej sieci ogólnopolskiej Spacerem po Polsce, która jest po prostu w minionym roku dopiero powstała, rozbudowuje się, no i tworzy taką piękną, folkową, kolorową pajęczynę różnych placówek, które biorą udział w naszym projekcie. Ja Wam życzę cierpliwości, radości, fajnych pomysłów, dobrej realizacji i to wcale nie jest jakiś projekt od i do. To jest Wasze dopasowanie, Wasze pomysły, Wasze realizacje. Ja chciałabym zobaczyć tylko ogromną radość z projektu, w którym Fryderyka płynie muzyka, a fale Bałtyku tańczą walczyka. Tyle o regulaminie. W następnych filmikach opowiem Wam w częściach po 10 zadań, omówię zadania i przybliżę, w jaki sposób były realizowane w poprzednim roku. Powodzenia Wam życzę, niezapomnianych, wyjątkowych wspomnień projektowych.